powiecie cieszyńskim zdolnych korączarek i chawciarek nie brakuje, a najlepszym tego dowodem był konkurs na koronkę koniakowską i beskidzki haft krzyżykowy, którego podsumowanie miało miejsce w czwartek 7 listopada. Cieszył się dużym zainteresowaniem, głównie wśród pań z gminy Istebna, które w małym palcu mają te dwie techniki zdobnicze. Zgłosiło się 30 twórczyń, w tym 10 hawciarek i 20 korączarek, co ważne, w różnym wieku. Nie spodziewałam się, przecież wszystkie kobiety pięknie robią, więc nie można nigdy być pewna. Ale pani koronki są przecudowne, pani koronki się wyróżniają. Jak to pani robi? Ja to kocham. Po prostu to, co myślę, to robię. Oczywiście mama mnie namówiła, no i musiałam robić, no ale coś już miałam zrobione, a teraz po prostu tylko dorobiłam. Mama mnie nauczyła, trochę babcia podszkoliła, no i tak. Mam nadzieję, że też przekażę swoim dzieciom. Uczestniczki konkursu spotkały się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie ogłoszono wyniki i można było zobaczyć konkursowe prace. Najlepsze hawciarki i korączarki otrzymały atrakcyjne nagrody finansowe. Prace oceniało jury i nie było to łatwe zadanie, przyznaje przewodnicząca Kinga Czerwińska. Prace, które do nas trafiły, z którymi musieliśmy się zmierzyć w ocenie, były właściwie pracami na bardzo wysokim poziomie i to jest poziom, który był bardzo wyrównany. Dlatego trudność była naprawdę bardzo duża. Nagrody i wyróżnienia w kategorii koronka koniakowska otrzymały głównie panie z Koniakowa. W przypadku beskidzkiego haftu krzyżykowego dominowała jaworzynka, ale warto zwrócić uwagę, iż drugie miejsce w tej kategorii zajęła Agnieszka Pawlitko z Cieszyna. Zdradzę, że dużo łatwiej było nam ocenić haft, dlatego że ta kategoria miała po prostu mniej prac. Natomiast w obu kategoriach kierowałyśmy się przede wszystkim spójnością prac. Każda z twórczyń musiała przedstawić 3 lub 4 i oceniałyśmy je wszystkie jako pewną spójną koncepcję, zamysł artystyczny. A poza tym kolejna rzecz to kreatywność, ale też wierność tradycji, a więc dwa różne aspekty. Konkurs zorganizowała Fundacja Koronki Koniakowskiej wraz z partnerami. Planuję organizować konkurs co 3 lata. Całość odbyła się w ramach projektu Heklowana Tradycja, dofinansowanego przez ministerstwo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.